Na tapetę wzięłam starą doniczkę, która mi już do niczego nie pasowała. Na początku całość przemalowałam białym akrylem. Pierwsze krycie było za słabe, więc poza kadrem jeszcze przemalowałam moją doniczkę dwa razy. Chciałam uzyskać czystą biel, żeby pasowała do koloru serwetki. Doniczka ma półokrągły dół i z tego powodu powinnam przyklejać małe elementy. Niestety kierowana wrodzonym lenistwem postanowiłam przykleić spore kawałki serwetki za jednym razem. Taka decyzja skutkuje tym, że serwetka nieco nam się pomarszczy na dole doniczki, ale przyjęłam, że taka dokładność jest wystarczająca. Jak widzicie, wycięłam nożyczkami zgrubnie wzór, następnie oddzieliłam górną warstwę i zaczęłam wyrywać niepotrzebne fragmenty serwetki na wodę. Mokrym pędzelkiem dotykam te fragmenty serwetki, które nie są mi potrzebne, a następnie odrywam. Serwetkę do doniczki przyklejam klejem z werniksem. Klejenie na półokrągłych powierzchniach nie jest łatwe, ponieważ serwetka ucieka w stronę krzywizny. Żeby uniknąć tego efektu, najpierw przyklejam oś serwetki, a następnie, jak widzicie, rozprowadzam klej na boki. Przyklejam szybko szerokim pędzlem, żeby zapobiec namakaniu serwetki. Następnie docinam i dopasowuję drugą połowę mojego wzoru, żeby ją przykleić na drugą stronę serwetki. No i jak widzicie, klops pasztet, zapomniałam wysuszyć lewej strony. Wzór przykleił mi się do brystolu na stole, ale nic takiego. Po cudownym zastosowaniu płynu do naczyń i gąbeczki zaczynam od początku. Tym razem przyklejam wzór z jednej strony, dokładnie suszę doniczkę, a dopiero wtedy przyklejam drugą połowę wzoru. Tutaj widać już końcowy efekt. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają miejsca, gdzie serwetka jest pomarszczona. Jeżeli chcecie uniknąć tego efektu, trzeba serwetkę podzielić na mniejsze fragmenty. Pas środkowy można przykleić w całości, ale dolną część na pewno należałoby podzielić na mniejsze kwiatki. Następnie maluję górny haprowy pasek. Najpierw u góry spróbowałam, czy kolor jest ok, jest zgodny z kwiatkami, a potem pomalowałam całość. Niebieskim przeciągnęłam także trochę od środka, żeby nie wyłaziło powyżej doniczki. Okrągłą gąbeczką do typowania maluję półokręgi, aby finalnie osiągnąć efekt koronki. Do malowania mniejszych kropek używam wacika do uszu. Dodatkowo na pseudokoronce domalowuję coś, co ma imitować ściek. Aby jeszcze trochę urozmaicić wzór, domalowuję malutkie kropeczki zarówno na granatowym, jak i na białym kolorze. A tak prezentuje się już pomalowana w całości doniczka. Gdybym robiła ją jeszcze raz, zamalowałabym tą górną, jasną koronkę, ale niech już zostanie. Żeby dodać jej lat, zaraz nałożę spękania dwuskładnikowe. Oczywiście najpierw spękacz numer 1, zazwyczaj ma on mleczną barwę, wysychając robi się całkowicie przeźroczysty. Oczywiście trzeba pamiętać, że lakier spękający wysycha kilka godzin. Na suchą doniczkę czas nałożyć spękacz numer 2. Jest całkowicie przeźroczysty, więc trzeba uważać, żeby pomalować wszystkie elementy. A tak prezentują się spękania po kilku godzinach schnięcia. Jeżeli nie chce spękać, zawsze sobie możecie pomóc suszarką. W pęknięcie wcieram purpurynę, czyli bardzo drobny proszek. Robię to za pomocą grubego, delikatnego pędzla do powiek. I tu już widzicie, jaki efekt można osiągnąć, wcierając purpurynę. Oczywiście zamiast purpurynę może być na przykład bitum, ale on przyciemni Wam całą doniczkę. A tutaj widzicie, jaki dała efekt purpurina. Czas na zabezpieczenie spękań. Ja zawsze robię to lakierem jachtowym. Choć możecie użyć każdego lakieru niewodnego. Akrylowe lakiery wodne się nie nadają do tego, ponieważ wypłukują purpurinę ze szczelin. A tak wygląda już końcowy efekt. Doniczka już dostała teściowa, a ja zapraszam do oglądania naszych innych filmów.